Witam, pozdrawiam. Dzisiaj będzie w trzecim malowaniu Dongfeng Hengdu, czyli DF4-8266. Tym razem w malowaniu czerwonym. Ten, który pokażę, ten granatowy, to ma jest na podwozie, na układzie jezdnym lokomotywy firmy Jołew. Natomiast ten zielony, trójczłonowy lub dwuczłonowy, bo też mogę mieć go jako dwuczłonowy, to on jest na podwoziu Kuzlow. A znowu ten jest na podwoziu Mechano. Na podwoziu Mechano. Także jak widzicie, sobie układałem lokomotywy. Także tu jest muzeum lokomotyw. Też elegancko to wygląda. Tutaj te lokomotywy mają sentyment kolekcjonerski, które już potem tutaj stały na tych półkach. Na półeczkach będą na stałe. Tylko specjalnie sobie wziąłem te półeczki, porobiłem tutaj na samym dole, żeby mieć więcej miejsca na lokomotywy inne, jak jakieś w ogóle dojdą. Tu sobie na ryczkę siądę, posiedzę i sobie pooglądam. Wszystko mam fajnie na widoku. Tutaj mam też odstawione z tyłu za filarkiem parowozy. Elegancko. Także te już mam też ułożone. Że tutaj się już nic nie zmieni, to będą tak, ale to będę, tymi będę się jeszcze bawił, będę używał. To samo te dwa spalinowozy. A tu zaś mam więcej miejsca na lokomotywy. Oczywiście tutaj mam przygotowane lokomotywy do jazdy, ale one wszystkie pójdą tam na tę półeczkę. Także elegancko mam zrobione. TBR218 będą stały tu, gdzie stoją, bo to jest dla nich miejsce. Także elegancko.
No, a ja robię teraz kawę. Dalej robił moją dioramę morską nową. Żeby na niedzielę było co pokazać. No to na razie, hej, trzymaj się.